Wasze dusze fruwają bardzo blisko was. Właściwie to w waszych sercach. Stąd ten wir miłości, radości. Wielka kreatywność, masa pomysłów, chęci do życia. Popatrzcie, wy zbieracie te pomysły i nie chcecie czekać. Odliczanie się skończyło. Bierzecie te pomysły, wychodzicie z domu je realizować. Popatrzcie, czego te pomysły dotyczą. Chodzi o miejsce, w którym się znajdujecie. Może to być mieszkanie, może to być praca. Jest wam tutaj za ciasno. Wy w tym miejscu już się dusicie. Potrzebujecie wolności, potrzebujecie wyfrunąć z tych gniazdek. Tak wpływa na was wasza dusza. Dusza to wolność. Dusza chce, byście wy też byli wolni. Popatrzcie, kolejna karta pokazuje, co dzieje się w tym gniazdku. W domu czy w pracy. To jest gra. Gra egoistów. Każdy chce tu wygrać, zdobyć, osiągnąć sukces. Nie działacie wspólnie. Każdy działa tu dla siebie. Oni mogą udawać przyjaciół, ale nimi nie są. Wasze niepowodzenia to ich powodzenia. To jest złe dla was miejsce. Wasza dusza pokazuje wam, że trzeba je opuścić. I macie pomysł na własne zajęcie. To jest ten pomysł, który przekazuje wam wasza dusza. Mistrz artystów to wy. Dusza to twórczość, więc wy możecie tworzyć. Wasze dusze powiedzą wam co. Możecie zakładać własne pracownie, własne biznesy. Rozpocząć tworzenie czegoś dla innych. W przyszłości będą z tego owoce. Ale pojawi się osłabienie, utrata energii, utrata mocy, możliwa choroba. I ta choroba krzyżuje wam plany. Do tego brak komunikacji, niedogadanie się właśnie tutaj z tymi ludźmi. Oni nie potrafią zrozumieć was, wy nie rozumiecie ich. I wasze ego umysły dają znać o sobie. Płynie do was nowa wiedza, nowe umiejętności, zdolności, nowe możliwości, ale wy ich nie przyjmujecie. Wasze umysły mówią, że się nie nadajecie, że nie potraficie. Wasze umysły blokują wasze możliwości, wasz rozwój. Ostatecznie te trzy negatywne karty powodują obniżenie waszych wibracji. Wasza dusza traci z wami kontakt, który miała na początku. Ale prędzej czy później siły wam wrócą, wibracje wzrosną. A pamięć tego, co było na początku. Droga, którą pokaże wam wasza dusza, to w waszych głowach pozostanie. Kiedyś zaowocuje.